Wysoka Rado, otwieram obrady 14. sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, zwołanej w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, czyli na wniosek prezydenta, i stwierdzam, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 21 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Serdecznie witam Wysoką Radę, prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta, oczywiście mieszkańców naszego miasta. Przystępujemy do przedstawienia porządku obrad. Państwo go mają przed sobą. I dołączony do materiałów sesyjnych porządek obrad liczy 10 punktów. Czy są jakieś wnioski bądź uwagi do porządku obrad? Dziękuję bardzo. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad rozszerzeniem. Nie mamy żadnego. Dobra. Jakiś wniosek? Nie. Nie ma. Dobra. Okej. Czyli w takim razie uznaję ten punkt porządku obrad zamknięty, równocześnie punkty 1 i 2 za zrealizowane. Następnym punktem porządku obrad jest przedstawienie informacji z wykonania obowiązku złożenia prezydentowi miasta Świętochłowice oświadczenia o stanie majątkowym za 2014 rok przez osoby określone w artykule 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym. I prosimy panią sekretarza miasta, panią Ewę Jakubowską, o przedstawienie przedmiotowej informacji. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Informacja z wykonania obowiązku złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym za 2014 rok przez osoby określone w artykule 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zgodnie z artykułem 24h ust. 2 wyżej wymienionej ustawy przedstawiam Radzie Miasta Świętochłowice informację o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach majątkowych, działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Zgodnie z zapisami przedmiotowej ustawy obowiązek złożenia na ręce pana prezydenta przez Wydział Organizacyjny Informatyki i Kadr oświadczenia majątkowego wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni dotyczył sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminy osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu pana prezydenta. Do dnia 30 kwietnia 2015 roku obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych dotyczył łącznie 93 osób. W trakcie roku 2015 zobowiązane zostały również do złożenia oświadczeń majątkowych osoby, które otrzymały upoważnienia prezydenta miasta do podpisywania decyzji administracyjnych, łącznie 3 osoby, zostały powołane na stanowisko, dla którego wynika obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego lub na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej gminy, łącznie 2 osoby, zostały odwołane ze stanowiska kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 3 osoby, zostały powołane na stanowisko członka organu zarządzającego gminą osobą prawną, 1 osoba, powierzono obowiązki kierowania gminy jednostki organizacyjnej, 2 osoby, wycofano upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych 5 osób. Podczas analizy treści oświadczeń majątkowych badaniu poddano wszystkie rubryki dokumentów co do spełnienia kryterium staranności, rzetelności oraz kompletności wypełnienia rubryk oświadczeń. Najczęstszymi nieprawidłowościami powtarzającymi się w złożonych oświadczeniach majątkowych są brak wskazania w składanych oświadczeniach, czy poszczególne składniki majątku należą do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, czy też do majątku odrębnego. Pozostawienie niewypełnionych rubryk w sytuacji, gdy dana rubryka nie ma zastosowania lub stawianie różnego rodzaju znaków graficznych wskazujących, że rubryka nie podlega wypełnieniu, mimo wskazówki ustawodawcy, iż w takich przypadkach należy wpisywać nie dotyczy. Brak wskazania charakteru nieruchomości wykazywanych w części A w punkcie 2/4 inne nieruchomości. W części A w punkcie 2/4 nie wykazywano powierzchni działki zabudowanej domem wykazywanym w punkcie 2/1. Nieprecyzyjnie wypełniono punkt 8 oświadczenia inne dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć z podaniem kwoty uzyskanego z każdego tytułu.
Często podawano przychody, mimo wskazówki ustawodawcy, iż należy podać dochody. W punkcie 10 nie wykazywano oprócz podstawowych informacji w związku z jakim zdarzeniem, wobec kogo i w jakiej kwocie zostały zaciągnięte zobowiązania pieniężne, stan zadłużenia na dzień 31 grudnia roku, za które oświadczenie jest składane, bądź na dzień zdarzenia, w związku z którym oświadczenie zostało złożone. W części B oświadczenia nie wypełniano lub wypełniano błędnie miejsce położenia nieruchomości wymienianych w punkcie 2 w części A. Wyżej wymienione błędy i uchybienia stanowią naruszenie przepisów ustaw samorządowych określających, jakie informacje powinno zawierać oświadczenie majątkowe. W związku ze stwierdzeniem błędów i uchybień pan prezydent wezwał 11 osób do złożenia korekt do oświadczeń majątkowych. Nie otrzymano informacji z urzędów skarbowych o wszczęciu postępowania wobec osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego. Zgodnie z dyspozycją artykułu 24h ustęp 6 ustawy o samorządzie gminnym po dokonaniu analizy formalnej przekazano jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych do urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych celem poddania dokumentów przez aparat skarbowy stosownej analizie. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do udostępnienia obywatelom informacji publicznych wyszczególnionych w ustawie, a stanowiących o prawach publicznych samorządów. Do informacji tych zaliczają się również oświadczenia majątkowe. Z ustaw samorządowych wynika, że podmioty analizujące oświadczenie majątkowe przekazują kopię oświadczeń majątkowych do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania oraz położenia nieruchomości. W związku z powyższym informuję, iż pan prezydent dokonał publikacji oświadczeń majątkowych oraz korekt do oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie stwierdzono naruszenia artykułu 4 punkt 6 w związku z artykułem 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Odnosząc się do oświadczenia majątkowego składanego przez pana prezydenta, informuję, iż oświadczenie wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zostało złożone na ręce wojewody śląskiego w ustawowym terminie do 30 kwietnia 2014 roku. Wojewoda śląski pismem numer KO6.414.6.136.2014 z dnia 19 listopada 2014 roku, pismem z dnia 16 lutego 2015 roku oraz pismem z dnia 10 lipca 2015 roku przekazał złożone przez pana prezydenta oświadczenia majątkowe złożone na zakończenie kadencji 2010-2014, na rozpoczęcie kadencji 2014-2018 oraz za rok 2014 do Urzędu Miasta Świętochłowice celem opublikowania ich w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowo 10 lipca, a także 2015 roku oraz 28 września 2015 roku pan prezydent otrzymał informacje dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych w wojewodzie śląskim, potwierdzające, iż oświadczenia te zostały złożone w ustawowym terminie, a w wyniku analizy przedmiotowych oświadczeń nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani sekretarz. Za przedstawienie przedmiotowej informacji uznaję ten punkt porządku obrad za zamknięty i kolejnym punktem porządku obrad jest przedstawienie informacji na temat oświadczeń o stanie majątkowych radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach złożonych w związku z objęciem mandatu w kadencji 2014-2018 oraz kolejnych oświadczeń za 2014 rok do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Pozwolicie szanowni radni, że odczytam tąże informację. Będę pomijał jedynie te długaśne numery pism, będę podawał tylko datę, dobrze? Informacja na temat oświadczeń o stanie majątkowym. Zgodnie z artykułem 24h ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym informuję, że w związku z objęciem mandatu radnego w kadencji 2014-2018 19 radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach złożyło oświadczenie o stanie majątkowych za 2014 rok w ustawowym terminie, to jest do 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Dwoje radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach złożyło swoje oświadczenie majątkowe poza ustawowym terminem, jednak z zachowaniem dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Moje oświadczenie zostało złożone w wojewodzie śląskiemu z zachowaniem ustawowego terminu, co potwierdza pismo wojewody z dnia 10.07.2015 rok. Wszystkie złożone oświadczenia o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach zostały przekazane w dniu 19 stycznia 2015 roku do Urzędu Skarbowego w Chorzowie oraz ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, oczywiście z wyłączeniem części B oświadczenia informującej o adresie zamieszkania oraz o położeniu ewentualnej nieruchomości zgodnie z artykułem 24 i ustęp 3 cytowanej ustawy. Naczelnik Urzędu Skarbowego pismem z dnia 10.09.2015 roku stwierdził nieprawidłowości w oświadczeniu jednego z radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach. W stosunku do oświadczenia jednego z radnych Rady Miejskiej zastosowano artykuł 24h ustęp 9 ustawy o samorządzie gminnym. Pismem z dnia 18.09.2015 roku wezwałem radnego do usunięcia wskazanych przez Urząd Skarbowy nieprawidłowości. Ponadto zwróciłem się na piśmie do radnego wobec oświadczenia, którego zastosowano artykuł 24h ustęp 9 ustawy o samorządzie gminnym z prośbą o złożenie na moje ręce informacji na temat działań podjętych w sprawie. Ponadto informuję, że 21 radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach złożyło oświadczenia o stanie majątkowym za 2014 rok. Według stanu oczywiście na dzień 31.12.2014 roku. W ustawowym terminie to jest dnia 30 kwietnia 2015 roku. Wojewoda Śląski pismem z dnia 28.09 potwierdził odbiór mojego oświadczenia majątkowego. Wszystkie złożone oświadczenia o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach zostały przekazane w dniu 7 maja 2015 roku do Urzędu Skarbowego w Chorzowie oraz ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej. W wyniku analizy otrzymanych oświadczeń majątkowych radnych tutejszy organ podatkowy nie stwierdził nieprawidłowości w oświadczeniach złożonych przez 13 radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach. 5 radnych poinformował o obowiązku usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Oświadczenie jednego z radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach pomimo stwierdzonych uchybień nie uznano za nieprawidłowe. Natomiast w stosunku do oświadczenia jednego z radnych Rady Miejskiej zastosowano artykuł 24h ustęp 9 ustawy o samorządzie gminnym. Naczelnik Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 10.09.2015 roku wskazał nieprawidłowości złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych. Do podstawowych błędów powtarzających się w oświadczeniach majątkowych radnych należą: niezgodność danych zawartych w punkcie 8 oświadczenia, tzw. inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, z zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za 2014 rok, tzw. PIT-em. Wiecie Państwo to porównanie, o to chodzi. I teraz brak wyraźnego określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego, majątku wspólnego, małżonków. Tam trzeba niestety w każdej tej rubryce to dopisywać. Trochę żmudne i czasami oczywiste, ale no, tak ustawodawca to sobie wymyślił. Szanowni radni zostali zobligowani do złożenia pisemnych wyjaśnień, dokonali stosownej korekty we wskazanym terminie. Także bardzo dziękuję za współpracę. I to tyle, jeśli chodzi o oświadczenia majątkowe radnych. Uznaję ten punkt porządku obrad za zamknięty. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 łamanej przez 17 łamanej przez 14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok. Proszę panią Agatę Ślęzak, skarbnika miasta, o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością dokonania zmian klasyfikacji budżetowej w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2015 rok. I po pierwsze zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie dochodów polegającej na przesunięciu środków z działu 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem do działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 6 070 000 oraz zmianę w planie wydatków polegającą na przesunięciu środków z działu 926 kultura fizyczna do działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 8 700 zł. Ponadto w związku ze zmianą dokonaną w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zachodzi konieczność zmiany załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok, to jest zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku w sposób określony jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały. Dziękujemy bardzo Pani Skarbnik.
Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Bardzo proszę, Pan Radny Zbigniew Nowak. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Państwo Prezydenci, ja bym bardzo prosił o bardzo szczegółowe wyjaśnienie tej kwoty 8700 zł. Po pierwsze, wyjaśnienie, czy czegoś nie zrobimy zaplanowanego w tym dziale, z którego bierzemy i co, na co konkretnie wydamy w dziale, do którego przesuwamy. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Zmiana polegająca na przesunięciu kwoty 6 070 000 z działu 756 do działu 900 związana jest z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, ogólną opinią dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, jak również ze zmianą rozporządzenia. I tutaj zakres zadania nie ulega zmianie. Zmienia się tylko układ klasyfikacji budżetowej w ramach... Ale mi się wydaje, że Pan Radny pytał właśnie dokładnie 8700. Czyli kwota, przeniesienie do działu 921. Natomiast kwota 8700 związana jest z imprezami miejskimi, przesunięcie w ramach Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Bardzo proszę, Pan Radny Rafał Sierka. Wysoka Rado, ja mam jedno pytanie. Zbliżamy się już ku końcowi tego roku budżetowego. Mam pytanie, jak wygląda sytuacja, żeby odpowiedzieć na krótkie pytanie, ale rzeczowo. Myśmy zakładali w grudniu, bodajże 19 grudnia 2014 roku, że będziemy emitować celem związania budżetu 4 miliony obligacji. Założyliśmy, że będziemy emitować 4 miliony obligacji. Ja bym chciał wiedzieć na koniec praktycznie tego roku, ile myśmy uchwalili po drodze już tych obligacji i ile już zostało z nich, w cudzysłowie, skonsumowane i z jakim bankiem żeśmy podpisali ostatnie obligacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Bardzo proszę. Pani skarbnik? Ale Państwo jesteście tu na naszych rękach, więc ja chcę teraz do tego powiedzieć. Pani skarbnik, tak bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. W zakresie emisji obligacji komunalnych w zeszłym roku w uchwale budżetowej zawarta była kwota 4 milionów złotych. Na dzień dzisiejszy ta kwota została uruchomiona, wyemitowana. Pozostałe podjęte uchwały są na kwotę 10 milionów złotych. Jeszcze te obligacje nie zostały wyemitowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam, ja mam wniosek. Bardzo. Dobrze, bardzo proszę, Pan Radny Zbigniew Nowak. Panie Przewodniczący, ja wracam do mojego pytania. Prosiłem bardzo o szczegółową informację, na jaki konkretny cel idzie kwota, jest przesunięta 8700 zł. Pani skarbnik powiedziała, że na imprezy miejskie, to proszę powiedzieć na konkretnie jaką imprezę miejską i dokładnie proszę wyjaśnić, czy ta impreza miejska, na którą to przeznaczamy, już się odbyła. Czy my dziś mamy podjąć uchwałę dotyczącą czegoś, co się już dawno wydarzyło. Bardzo bym prosił, to jest to bardzo ważne. I przede wszystkim chciałem też zwrócić uwagę na to, co mój przedmówca mówił, że to jest sesja Rady Miejskiej i dziś podejmujemy uchwałę dotyczącą środków finansowych miasta. No i tutaj trzeba to bardzo szczegółowo omawiać. Dziękuję. Dobrze, dziękuję panu radnemu. Będzie odpowiadał pan wiceprezydent Stanisław Korman. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, środki te są zaplanowane w budżecie na imprezy, które mają się dopiero odbyć, między innymi na uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego ofiary tragedii górnośląskiej. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo panu prezydentowi. Czy jeszcze są jakieś pytania w związku z projektem uchwały? Dziękuję bardzo. Nie widzę.
Przystępujemy do podjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Trzy. Dziękuję Państwu bardzo. Stwierdzam podjęcie uchwały stosunkiem głosów. 13 głosów za, 4 głosy przeciw i wstrzymało się 3 radnych. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 łamanej przez 18 łamanej przez 14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2015-2027. Już widzę, że pani skarbnik jest na swoim miejscu. Bardzo prosimy o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej związany jest z uaktualnieniem limitów wydatków na poszczególne zadania. Jest to zadanie pod nazwą poprawa jakości środowiska miejskiego gminy Świętochłowice, remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności. I tutaj nastąpiła zmiana nazwy zadania, natomiast realizacja zadania na lata 2015-2021 oraz zwiększenie przedsięwzięcia o kwotę 19 028 065 zł. Kolejna zmiana związana jest z zadaniem rewitalizacja przestrzeni miejskich w rejonie ulic Sikorskiego i Harcerskiej, wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2017. Kolejne zadanie wprowadzone do WPF-u do budżetu likwidacja dzikich wysypisk i to będzie zadanie realizowane w latach 2015-2017. Utrzymanie czystości ulic i chodników oraz kanalizacji deszczowej, realizacja zadania w latach 2015-2020. Utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych, wprowadzenie tego zadania do realizacji na lata 2015-2020. Utrzymanie oznakowania poziomego pionowego na drogach gminnych, wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2020. Utrzymanie oznakowania poziomego pionowego na drogach wojewódzkich, wprowadzenie zadania do realizacji na lata 2015-2020 oraz zadanie pod nazwą przebudowa ulicy Bytomskiej na odcinku od ulicy Granitowej do granicy z miastem Bytom, zmiana nazwy zadania oraz realizacja w latach 2015-2018 i zwiększenie przedsięwzięcia o kwotę 6 650 000 zł. Oraz zadanie pod nazwą przebudowa ulicy Chrobrego, zmiana kwot limitów wydatków w latach 2015-2019. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały. Dobrze, dziękujemy bardzo pani skarbnik. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Watalowska. Tylko do mikrofonu pani radna, jeśli mogę prosić. Czy można podać? Ja chciałam zapytać, na czym ma polegać remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina? Mogę prosić o odpowiedź, tak? Pana prezydenta, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, plan remediacji to jeden z warunków, które określone są w zapisach nowego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To jest plan, który będzie opiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, jednostka samorządu terytorialnego, która będzie przeprowadzała inwestycje, chociażby taką jak rewitalizacja stawu Kalina, czy oczyszczenie stawu Kalina wraz z zabezpieczeniem go przed wtórną degradacją, no to przede wszystkim to jest analiza zarówno ziemi, terenów wód gruntowych, ale także terenów przyległych, czyli nie tylko i wyłącznie woda, ale także pozostałe ziemia, woda i wody gruntowe, teren przyległy. Więc taki plan remediacji, do takiego planu remediacji będziemy przystępować po to, aby był to jeden, żeby spełnić jeden z warunków aplikowania o środki z PoIŚ-u. Jak wiemy, już w najbliższej przyszłości pojawią się nowe konkursy i nowe nabory. Po to też między innymi są rezerwowane środki do roku 2021 na zakończenie tego projektu. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania bądź uwagi do projektu uchwały?
Dziękuję bardzo, nie widzę. Będziemy przystępować do podjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję, nie widzę. I kto się wstrzymał? Czterech. Pięć. Dobra. Stwierdzam podjęcie uchwały stosunkiem głosów. 15 głosów za przy 5 głosach wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicach. Proszę pana wiceprezydenta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Świętochłowicach. Zgodnie z obowiązującym prawem nauczyciele pełniący funkcję dyrektora mogą być zwolnieni z obowiązkowego pensum ze względu na inne obowiązki, które wykonują. Pan dyrektor Wojciech Przetacznik zwrócił się z takim pismem w dniu 28 maja 2014 roku. Prośbę swoją motywował faktem, że nie posiada zastępcy oraz pełni funkcję pełnomocnika prezydenta miasta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i żeby rzetelnie wykonywać te obowiązki powinien zostać zwolniony z obowiązkowego pensum. Uprzejmie proszę o podjęcie stosownej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie? Bardzo prosimy, pan radny Zbigniew Nowak. Panie przewodniczący, szanowna rado, państwo prezydenci. Podstawowym obowiązkiem pracy nauczyciela jest nauczać dzieci. W tej sytuacji na wniosek prezydenta miasta, znaczy uzasadnieniu do projektu uchwały, projekt uchwały podpisał prezydent, uzasadnienie również można wnioskować wobec tego, że do Rady Miejskiej wnioskuje pan prezydent na wniosek zgłaszającego, czy ten, który pisał prośbę, zwolnić nauczyciela z nauczania dzieci. Całkowicie zwolnić. To znaczy się w tej sytuacji, jeżeli dokonamy, proszę Państwa, takiej decyzji, to nauczyciel nie będzie dzieci nauczał, ale wynagrodzenie z tytułu nauczania dzieci otrzymywał będzie. Plus dodatkowe świadczenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora. Proszę Państwa, nikt pana, który o to wnioskuje, nie prosił o to, żeby został dyrektorem. Chciał być dyrektorem, to teraz musi się do tego dostosować. To była jego dobra wola. A jeżeli sobie nie daje z tym rady, to po prostu niech się zrzeknie tej funkcji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać? Bardzo proszę, pan wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, pan radny Rafał Łotaś. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, ja nie chciałbym, żeby projekt tej uchwały stał się zarzewiem jakiegoś konfliktu czy kłótni, bo to nie jest nikomu potrzebne. Natomiast chciałem panu radnemu Nowakowi przypomnieć, że na ostatniej sesji przecież podjęliśmy uchwałę, która zwalnia jedną z dyrektorek jednej z naszych placówek oświatowych właśnie z tego obowiązkowego pensum. I wtedy pan nie wychodził, nie protestował, nie mówił pan, że podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest nauczanie dzieci. Ja widzę, ja niestety muszę to podkreślić i powiedzieć, żeby też opinia publiczna miała szansę zapoznać się z tym cyrkiem związanym ze zwolnieniem pana dyrektora Przetacznika z pensum, bo to nie jest pierwsza uchwała, która do tego miała doprowadzić. Pan Wojciech Przetacznik, pełniąc obowiązki dyrektora, pełniąc obowiązki i funkcję pełnomocnika prezydenta miasta do spraw organizacji pozarządowych, nie mając żadnego zastępcy w placówce oświatowej, którą kieruje, jest przeciążony. Wskazuje na to w uzasadnieniu. Jeżeli jest to wszystko zgodne z prawem, z kartą nauczyciela, no to ja nie widzę innego rozwiązania, jak po prostu przystać na prośbę pana dyrektora i zwolnić go z tego po to właśnie, żeby mógł jeszcze lepiej organizować swoją pracę w roli dyrektora placówki oświatowej, bo jego rola
Rola dyrektora nie sprowadza się tylko i wyłącznie do nauczania. Sprowadza się przede wszystkim do sprawnego zarządzania jednostką oświatową, której dyrektoruje. Dlatego też powinniśmy w końcu przyjąć tę uchwałę i nie robić na złość temu człowiekowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Nowak. Panie przewodniczący, najpierw tak gwoli przypomnienia, czy właśnie wyjaśnienia. Mój przedmówca absolutnie nie ma racji. Ja nie głosowałem za tym, żeby ówczesny dyrektor był moją ręką, między innymi też zwolniony z tych zajęć. To po pierwsze. Po drugie, proszę państwa, szanowna rado, mimo to, gdybym uczestniczył w tej sesji, zapewne bym zagłosował za. Jestem zawsze uczciwy, postępuję zgodnie z moim sumieniem. A zagłosowałbym za ze względu na to, że osoba, którą zwolniliśmy z tego pensum nauczycielskiego, nie ma swojego zastępcy, mają sporo różnych obowiązków, masę różnych obowiązków, było to uzasadnione i bardzo dobrze się stało, że Rada Miejska przychyliła się do tego wniosku. W tej sytuacji jest nieco odmienna sytuacja, bo osoba, o której dzisiaj mówimy, nie jest dyrektorem szkoły. Jest dyrektorem placówki oświatowej, która mieści się w tych ramach. To akurat przeciwwskazań natury prawnej absolutnie nie ma. Ale proszę państwa, no jak sam pan prezydent pisze w uzasadnieniu, ten pan ma się między innymi zajmować organizacją uroczystości i imprez miejskich. No to ile tych osób w mieście zajmuje się tymi imprezami miejskimi? Ile tych pieniędzy wydajemy w tym mieście na te imprezy miejskie? 87 tysięcy złotych państwo przed chwilą przegłosowali, kolejnych 8700 zł, przepraszam, na kolejną imprezę czy imprezy. Ile tych pieniędzy w końcu poszło na te wszystkie imprezy? A jak żyje się mieszkańcom? Jak żyje się mieszkańcom? Jestem zdecydowany przeciwny temu, to powiedziałem i mówię to po raz drugi. Byłem wcześniej, kiedy już próby tego były podejmowane, również byłem przeciwny. I oczywiście, proszę państwa, muszę zwrócić uwagę na to, czy właściwie zadać pytanie, mam nadzieję, że dostanę odpowiedź. Niedawno powstała placówka, Miejski Zarząd Oświaty, który bardzo mocno miał odciążyć instytucje oświatowe, przede wszystkim szkoły, w tej dziedzinie pracy tej księgowych. I na pewno tak się stało, przynajmniej z mojej wiedzy, którą posiadam, że wszystkie szkoły, we wszystkich szkołach już w tej chwili fizycznie tych księgowych nie ma. Albo przeszły do tego Miejskiego Zarządu Oświaty, albo po prostu podziękowały za współpracę. Mam bardzo mocne, tutaj poważne pytanie do pana prezydenta lub jego służb. Czy tak samo stało się w Miejskim Domu Kultury? Czy osoba, która pełniła funkcję księgowej, dalej pracuje w tej jednostce? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze? Pan prezydent, tak? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, odpowiedź na pytanie pana radnego brzmi nie. Ta pani nie pracuje w NDK-u. NDK-u nie pracuje? Tak? Nie pracuje w NDK-u, czy nie pracuje na stanowisku? To są dwie rzeczy. A o co pan radny pytał? Ta pani, która była dotychczas księgową w Miejskim Domu Kultury, nadal pracuje w Miejskim Domu Kultury. Nie pracuje w Miejskim Domu Kultury. W Młodzieżowym. W Młodzieżowym Domu Kultury. Dobrze, dziękuję bardzo panu prezydentowi. Widzę, że zgłasza się do głosu pan radny Henryk Kurek. Bardzo proszę. Państwo prezydenci, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja tylko się chciałem odnieść do jednej rzeczy, bo akurat będąc radnym bardzo dużo lat, wiem, jak funkcjonowały placówki, jak pomagały placówki kulturalne i instytucje kultury ludziom, którzy organizowali imprezy. I wiem, jak te imprezy wyglądały, bo sam miałem przyjemność współpracować, dofinansowywać i organizować te imprezy. Obecnie jest to profesjonalizm. Obecnie imprezy, które odbywają się w mieście, są na tak wysokim poziomie, że naprawdę jestem pełen podziwu i naprawdę to
ludzie, którzy ze mną się spotykają, przecierają oczy. Mówią, jak ty to robiłeś, a jak to teraz, to to jest niewspółmiernie lepiej, ale to musi kosztować. To musi kosztować. Ale tym niemniej bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy organizują te imprezy, bo ludzie się chwalą i są pełni podziwu. Dziękuję za uwagę. Dobrze, dziękuję Panie Renom. Bardzo proszę Pani Radna Helena Kubica. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący. Ja chciałam tylko powiedzieć tyle, że można robić imprezy, festyny, co jest bardzo chwalebne, ale jeżeli są na to pieniądze. Jeżeli nie ma pieniędzy, trzeba trochę zaoszczędzać w inny sposób i trzeba wtedy i z tych pieniążków trochę odebrać i nie robić dla przyjemności dla ludzi takich, bo nie zawsze są to przyjemności. Na inne sprawy nie ma pieniędzy, na takie są. Więc ja uważam, coś tu jest nie tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Radnej. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Szanowni Państwo. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do podjęcia uchwały. Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam podjęcie uchwały stosunkiem głosów 12, prawda? 13. 13 za, przeciw 4 i wstrzymało się 3 radnych. Dziękuję bardzo i przystępujemy do kolejnego punktu naszych obrad. To jest do podjęcia uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników. I tu poproszę wiceprzewodniczącego. Jak chcesz? To poproszę w takim razie wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, przedstawiam uchwałę w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na podstawie artykułu 162 paragraf 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych. Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala paragraf 1 pozostawić bez dalszego biegu zgłoszenie kandydata na ławnika. Imię i nazwisko pominę. Państwo macie projekt uchwały przed sobą. Z uwagi na niespełnienie wymogu formalnego określonego w artykule 162 paragraf 2 punkt 2 ustawy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado przedstawi również uzasadnienie do tego projektu uchwały. W związku z niespełnieniem wymogów formalnych określonych w artykule 162 paragraf 2 punkt 2, czyli brak oświadczenia o nieprowadzonym przeciwko kandydatowi postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Miejska zgodnie z artykułem 162 paragraf 10 cytowanej wyżej ustawy podejmuje uchwałę w sprawie pozostawienia zgłoszenia bez dalszego biegu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wiceprzewodniczącemu. Szanowni radni, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Dziękuję wam bardzo, nie widzę i przystępujemy do podjęcia uchwały. A kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo, nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam podjęcie uchwały jednogłośnie.